bo na bramie napisane jest tak. Nie zachwiał się w zwierzę, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono stare. I nie zwątpił z niedowiarstwa obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Sprawiedliwy człowiek to człowiek, który wierzy Bogu. To ten jest sprawiedliwy. Abraham jest proroczym wzorem wiary. Proroczy wzór wiary. Tu jest napisane, nie zachwiał się w wierze, choć widział. Nie zachwiał się w wierze, choć widział. Twoje widzenie to jest pierwszy przyczynek do zachwiania się w wierze. Skupienie się na tym, co widzialne, to jest pierwszy stopień do zachwiania się. Pierwszy stopień do zachwiania się. Oczekiwanie tego, że coś chcesz zobaczyć, to jest pierwszy stopień do zachwiania się. I nie zwątpił z niedowiarstwa. Kiedy człowiek skupia się na tym, co widoczne, przychodzą demony niedowiarstwa. One wtedy przychodzą. To jest droga dla nich otwarta. Kiedy człowiek Boży skupia się na tym, co widoczne, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Abraham nie oparł się na tym, co widział, ale na tym, co powiedział Bóg. Bardziej wierzył jego słowom niż swoim oczom. Wierzył jego słowom niż swoim oczom. Bardziej. On na tym oparł swoją wiarę. Ten krótki zarys wiary to jest obraz tego, co to znaczy być człowiekiem, który wierzy. Wszystko inne nie ma znaczenia. Oto człowiek, który wierzy. Jak będziesz dzisiaj się modlił, to powiedz, Boże, ja nie chcę nigdy, aby moje oczy spoczywały na tym, co widzialne. Ponieważ jestem człowiekiem wiary. Nigdy to, co widzialne, nie odwiedzie mnie od wiary. Nigdy moje oczy nie będą moim dowodem w życiu. To, co przeżywam na zewnątrz, nie będzie żadnym dowodem na to, że jest określony fakt. Ja po fakt sięgam wiarą, tak dziś módl się. I powiedz do demonicznych sił niedowiarstwa, które być może zaczęły pukać do twojego życia w jakiejś dziedzinie. Ja nie jestem ten, który widzi, ale ten, który wierzy. Ten, który wierzy, a nie ten, który widzi. Tak się mówi dziś do Boga. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który w Chrystusie Jezusie dałeś nam dostęp do wiary Abrahama. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, potężny Boże. Szyko to porolowa rama hakada. Rema rama dena. Wychodzimy z pozycji zwyciężonych. Pozycja zwycięstwa to pozycja wyjściowa. Twoja i moja, twoja i moja. Podnieś swoje ręce do Boga i zacznij Go uwielbiać. Z miejsca Twojego poznania, tak jak Go poznałeś, tak jak Go poznałeś. To Bóg mocy, to wielki Bóg, to wielki Bóg. On Ci dał koronę autorytetu, On Ci dał koronę.
przeżyć dzisiaj z Bogiem. Czy już przyzwyczajmy się do tego, co jest tutaj? Mamy ogromne poznanie i można się do tego przyzwyczaić. Ale Bóg powiedział, że On jest ciągle świeży i nowy. On jest świeży i nowy. On chce przyjść ze świeżym winem. On chce przyjść ze świeżym winem. Pytanie, czy chcemy dalej przeżywać Boga. Do pewnej formy można się przyzwyczaić. Można się przyzwyczaić do tego. Czy chcesz przeżyć dzisiaj coś nowego? Czy chcesz doświadczyć Boga dzisiaj? Czy chcesz, aby On oświecił jakąś ciemną dziedzinę twojego życia? Jeśli chcesz, to powiedz. To Bóg serca! To nie Bóg formy! To nie jest Bóg formy! Thank you.
wszystko wzmocni jego tron. Uchylał się oceany wciąż, Panu dają chłop. Thank you.
diabła, którą zbudował w swoim życiu. Wystąp teraz jak lew, przeciwko wszelkiej formie nieprawości, przeciwko wszelkiej bramie autorytetu, która została zbudowana w twoim życiu, która nie pozwala ci się dalej rozwijać. I zrób proroczy gest i poszerz paliki swojego namiotu. Bóg, którego poznaliśmy, powiedział, że daje nam narody w posiadanie. Narody! On to jest ten, który daje nam w posiadanie narody. Narody! Narody! On nam daje w posiadanie narody. On powiedział, abyśmy czynili uczniami wszystkich ludzi. Jeśli chcesz się poszerzyć, to przeknij wszystko to, co nie pozwala ci się dalej rozwijać. Dzieci, dzieciaki, nie grajcie teraz w karty, ani nie grajcie na telefonach. Odłóżcie telefony. Odłóżcie telefony. Stańcie razem z nami. Szotoro masako do nowo su. Ono mo koto do nowo masaka da rana masa. Ono mo kieta da rana masa. Wszystko, co cię zatrzymuje, wszystko, co cię związuje. Zawalcz jak o życie. Podnieś głos, nie bądź pasywny. Podnieś głos, nie bądź pasywny. Jeśli jesteś mężczyzną, to masz wystarczająco testosteronu, aby podnieść głos do Boga, aby modlić się o swoje życie. Módl się o swoje życie. Módl się o swoje życie. Módl się o swoje życie. Thank you.
Do końca moich dni.
aniołowie śpiewają.
swe i jesteś godzien. Siłę i bogactwo. To przestał zwracać uwagę na to, na co zwracał uwagę wcześniej. Bogacił się, zapominał, że jest powołany przez Boga na naród, który ma nieść Jego imię do wszystkich innych narodów. Zbogaciłeś, umocniłeś, stałeś się silniejszy i większy. Jest ci łatwiej. Posiadłeś mądrość i wiele umiejętności. A twoje oczy nie mogą odwrócić się od szerzenia Królestwa Bożego. Jest ci lepiej i będzie ci coraz lepiej, ale twoje oczy nie mogą się odwrócić od szerzenia Królestwa Bożego. Jesteś większy, możesz wywierać większy wpływ. Jesteś silniejszy i możesz wywierać silniejszy wpływ. Przekuj twoje bogactwo teraz. Łatwo jest. Dziękować Bogu za to, że staje się bogatszym i większym. Teraz to przekuj. Być Boże, ja mam materiał, który będę przekuwał. Będę szerszy w szerzeniu Królestwa Bożego. Będę większy w szerzeniu Królestwa Bożego. Wykażę większe zaangażowanie. Uderzę z większą siłą na ten świat. Nie będę lekceważył tego, że wokoło umierają ludzie. Nie będę obojętny. Jestem bogatszy i silniejszy. I będę wybierał większy wpływ. Jeżeli widzisz, że ustałeś, coś cię ściąga, wyjdź do przodu. Będziemy się modlić o ciebie. Jeżeli cię ściąga coś w dół, chodź tutaj. Twoje zadanie jest być delegatem
Bożego Królestwa. Zawsze i po wszystkim dni. Święty, naczelne zadanie. Naczelne zadanie. Zostało odebrane. Święty Bóg, niech nam chroni.
uwagę na Jego chwały. Przejdźcie się po Jego pałacach. Pięknie wzniesione to rozkosz całej ziemi. Syjon na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. Bóg w pałacach Jego pokazał się jak warowny gród. Bo oto królowie zgromadzili się i wyruszyli razem. Lecz gdy ujrzeli Syjon, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. Ogarnęło ich tam drżenie, ból, jak kobietę rodzącą. Pod duchem wiatru wschodniego rozbiłeś ich. Oglądaj się. Powiedz teraz, że do końca swoich dni będziesz się trzymał zasad Bożych. Będziesz się trzymał prawdy. Że będziesz trzymał się prawdy. Że będziesz trzymał się prawdy. Masajscy wojownicy tak wzywają lwa. I lew przychodzi. I ty trzymaj się Bożych zasad. Powiedz, że do końca moich dni będę trzymał się prawdy. Chorujesz, potrzebujesz, żeby uwolnić Bożą moc w Twoje ciało.
żeby pomóc Ci złamać demoniczną siłę. Wyjdź, jeżeli potrzebujesz, jeżeli ktoś jest. Każdy niech przyjdzie, jak potrzebuje. Tutaj. Kładźcie na nich ręce. Uwalniajcie mu. Halleluja. Niemocy. Nie bój się demonów. Nawet jeżeli stało się tak, że dopadło cię coś, to moc świętego ducha jest do twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. Nie bój się. Nie skupiaj się też na tym. Nie nakręcaj się z tym, co mówią w telewizji o infekcjach. Wiesz doskonały profil Boży. Zdrowy, silny, zaopatrzony człowiek Boży. Nawet jeżeli coś nie kończy się natychmiast, nie ustawaj w wierze. Moc potrzebuje wiary. Kiedy otworzył bagażnik, powiedział: proszę uważać, bo są tutaj moje mokre rzeczy, gdyż chodzę na basen. Zapytałem go, ile pan ma lat. Powiedział: mam 62 lata. Wyglądał na 50. Codziennie pływał. Kiedy z nim jechałem do kościoła, to powiedział mi taką rzecz. 15 lat temu zaczął ze mną chodzić na basen pewien starszy pan. Zdiagnozowano u niego raka trzustki. Ten starszy pan powiedział, że nie umrę na tego raka. 15 lat temu. I zaczął pływać codziennie. Dziś ma 86 lat. Pływa codziennie. Rak przestał się rozwijać. Wiecie dlaczego?
On się nie zgodził na to, żeby umrzeć na rak. Miał inne zdanie niż rak. Słowo Boże mówi, czyż mogą iść dwaj, jeśli się nie umówią? Nie mogą. Z diabłem trzeba się umówić, żeby iść z nim na przechadzkę. Trzeba się z nim umówić. Trzeba się umówić z chorobą, z nędzą, z demonem. Trzeba się umówić z zaburzeniem, żeby iść z nim przed życiem. Jak się nie umówisz, to nie będziesz z nim szedł. Umówić się znaczy zgodzić się na jego warunki. Ludzie cierpią, bo zgadzają się na warunki, które proponuje im diabeł. Podejmijcie decyzję teraz, że nigdy tak nie będziesz miał w życiu. Nigdy się z nim nie umówisz. Nigdy się nie zgodzisz z żadną chorobą, z żadną niemocą, z żadnym bólem, z żadną traumą, z biedą. Z niczym się nie zgodzisz. Będziesz w opozycji do końca twoich dni. W opozycji. W opozycji do końca twoich dni. Choćbyś miał być sam w różnych sytuacjach. Ale jak się nie zgodzisz z diabłem, to cały czas będziesz chodził w zgodzie z Bogiem. To działa automatycznie. Halleluja. Siadajcie powoli przy wieczerzu.